Ty kota zasłaniasz. Kota nie ma. Kot od ciebie uciekł. No to potem jeszcze zablokują nam lesy. Nie. Що у ґрунті треба зробити, щоб веселіше було? Ти не сумеш на спинці. Ще нікого немає. Чому я маю так на спинці? Давай замітай свої аеропорти. Я на поколу так та все одно. Я прилечу последнім самолетом. A co z twarzą? Uśmiechnij się. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się. Nie mogę zasnąć, właśnie o was myślałam. O! Dobry wieczór. Sandra, z muzyką jest lepiej. Od razu jest świąteczny nastrój. Co ty taka, ja nie wiem. Kto z nas stary? Ja czy ty? Ja. No. Ja ty gadasz czy po czy? Gadam czy po czy. Tak, tak mi smutno, dobrze, że dzisiaj jesteście. Zaraz będzie weselej. Wszystkich pozdrawiamy. Nie było nas wcześniej, chcieliśmy wcześniej zrobić live'a świątecznego, ale były znowu, jak to się mówi po polsku? Alarmy przeciwlotnicze? Chyba lotnicze tak chyba. No tak powiedziałam, alarmy przeciwlotnicze. Lotnicze. Nie wiem. Powitrzna trwoga po ukraińsku, nie wiem jak to po polsku, alarm w każdym razie. No i nie mogliśmy. Przeciwlotnicze, ha! Ha! A mnie wolno, ja nie jestem Polką. A paszport mówi, a ma pani zieloną kartę? A ma pani kartę pobytu? Ja jej nie muszę mieć. A dlaczego pani nie musi mieć? Ma pani kartę pobytu? Ja nie mam. A ktoś pani już zapraszał do Polski? A panią? A mnie tak. Kto? Rodzinę mam w Polsce. Rodzinę, A pani? Gada ja panią zgłoszę, ja panią zgłoszę. Widać, że wykorzystuje ludzi. Tak, oczywiście. Na kasę naciąga. Oczywiście. Mężczyzn biednych. Nie na kasę naciągam. I tak, zaraz ja przy ten. Wyjadaczka. Co znaczy wyjadaczka? No, że po prostu. No taka ten, pasożyt taki. Ja. No. Ja pasożyt. Nie, ja. Albo ten pan. No ten pan na pewno nie. No. Kochani, jeden z komentarzy na YouTube zrobił nam Sandrom dzień, zaraz go przeczytam. Trochę. Mnie Cię zapraszam do Warszawy. Proszę! No, ja, proszę. Ja chcę do Warszawy akurat pojechać. Ja ukocham Warszawę, ja uwielbiam Warszawę. Przeczytam teraz komentarz jednego pana, który popsuł nam samoocenę. Słuchamy. Ten pan odniósł się do tego, że my z córką uważamy, że dawanie kwiatów kobiecie oznacza po prostu być mężczyzną, chęć przeżycia szczęśliwie swojego życia, że jeśli kobieta się nie podoba na tyle, żeby dawać jej kwiaty, to po co się z nią spotykać? Można sobie znaleźć kobietę, która się będzie podobała, tak? No i pan skomentował te nasze wypowiedzi. Im biedniejszy naród, tym bardziej konserwatywny. Kobiety oczekują prezentów, kwiatów i kasy. No to kamienie w mój ogródek, przypuszczam, nie? Co? No chyba kamienie w mój ogródek. Aha. No, że biedniejszy naród, tak? A, no tak. I kobiety oczekują prezentów, kwiatów i kasy. No tak. To do mnie jakby. Starsza pani, widać, że wyjadaczka, to ja, ma doświadczenie, ale właśnie takie kobiety mężczyźni zostawiają. Starsze za przeproszeniem
i roszczeniowe. Dla młodych, niewinnych, pełnych energii i szczerej emocji. Im dalej na wschód, tym bardziej tak jest, bo ekonomia gorsza. Ta młoda córka, widać, że niedoświadczona i plecie 3 po 3. To ty. 3 po 3. Przykro mi. Nie martw się, córciu. Damy rady, damy rady. Wyjadaczka i niedoświadczona. Ja prywatnie lubię kobiety gdzieś zabrać i zapłacić, ale nie lubię roszczeniowych kobiet i nie lubię czuć się jak bankomat. Gdzieś są granice. Trzeba obserwować, co kobieta bierze, jak jej dajemy. Czy ma honor i godność, jak bierze wszystko bez zająknięcia, a sama niewiele oferuje i spotka się z 5 na knajpki. Tak? Dobrze czytam. Knajpki. I żeby jej czas zajmowali. To ja takie osoby skreślam. Ostry. Ostry, rzeźki, ostry, dzierski, jak Pulejewski. Argument, że kobieta rodzi dzieci, jest głupi. Ja osobiście bym kury domowej nie chciał. Kto by chciał? To są fantazje, wiesz? Że tak jakby no, ten pan miał wybór. Alternatywy. No on ma. No. Rodzenie dzieci to w poważnym związku długim, a nie w tak zwanych randkach. No, do rodzenia dzieci trzeba jakby jeszcze dojść, tak? No. Zaczyna się od randek, tak? Jeśli na randce ktoś się zachowuje no, jakoś, to może nie i wyniki demograficzne mogą się popsuć, nie? Chciałbym, żeby kobieta była niezależna i z tego tytułu była ze mną, bo chcę, a nie szuka tatusia, ale to moje preferencje. Wiem, że są tacy, co mają inaczej. Ta, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. W Azji to często wystarczy biała skóra i emerytura w euro. I można mieć sobie żonę tajkę, 20-letnią. Gruby, lysy i śmierdzący chłop. Po prostu ekonomia. Ukraina i obszary wschodniej Europy od zawsze były biedniejsze. I to taka ewolucja kulturowa. Po prostu. W Skandynawii, krajach anglosaskich jest inaczej. Pomijam. Multikulti i tęczowe dzieci. Kobiety są mniej roszczeniowe, jak my, niż my. No tak. Po prostu aspekt ekonomiczny ma duży wpływ na zachowania i oczekiwania kobiet. Teraz jest bardzo dużo singielka i starych panien. Nie wiem, kto stara panna, ty czy ja? Obie. Obie. Faceci ich nie chcą, po prostu nas. No ale tak naprawdę, nie? Logiczne, bo z Ukrainy, biedniejszego kraju i dlatego roszczeniowe jesteśmy. Wyjadaczki. Ja wyjadaczka, ty pleciesz 3 po 3. No tak. Mi postawa i argumenty pań nie pasują. Zaczerpnąłbym z nich 25%. Może tak. No i jakby zgodziłam się. Pan geopolityk i znawca kobiet. Tak, no to ja stara wyjadaczka, umówiłam się. Jak już słyszała swój. No, tak, to jeszcze nie koniec. I ja się odniosłam, że stara pani widać, że wyjadaczka, mądry patrzy zawsze w sedno, to nie mogę nie przyznać panu rację. Tutaj jedna pani napisała, że powinnyśmy przeprosić i wysłać kwiaty w ramach przeprosin. Dokładnie. Dokładnie. A może zamknąć kanał? Nie, no, skasować ale to jest kanał. Drugi, tak. Przyprosić na live'ie. Zaprosić na randkę. On nie umówi się z nami, wiesz co? Nie pochlebiaj sobie. No tak. Ze starą wyjadaczką i... Ja plecę 3 po 3. Dokładnie. Kto z tobą się umówi? A ze mną to w ogóle. I dalej ten pan pisze. Pierwsza część, to są napisane, pierwsza część. I jeszcze jest druga część, ale nie wiem, ile dam radę, ale przeczytam. Dokładnie tak jest. Faceci nie lubią zbyt inteligentnych kobiet. To uproszczenie, ale taka prawda. Oczywiście dużo zależy od charakteru, bo wysoka inteligencja może się łączyć z roszczeniowym, agresywnym charakterem. Albo w drugą stronę, z troskliwym, nieroszczeniowym, kochającym i lojalnym. I nie wiem, komu on to pisze. Druga część. Ironia jest niepotrzebna.
to do mnie, nie? Ja nie piszę personalnie, tylko to są moje obserwacje. Nie obrażam czyjegoś kraju, no wcale. No nie, no halo, to... No, piszę prawdę, Ukraina jest biedniejszym krajem. I dlatego kobiety są roszczeniowe i stare wyjadaczki. I singielki. I plecą czy po czy. Stwierdzam zależność. Skrajny przykład Somalii, tak? Somalia, tak. Somalia, po rosyjsku Somalii. Mechanizmy ekonomiczne bardzo zmieniają zachowanie ludzi. To nie wiem, co gorsze, Somali czy Ukraina? Nie, no Ukraina. Ukraina, myślę, że tak. Nie przez przypadek tęczowe trendy społeczne zaczęły się tworzyć w bogatych krajach. Odbiło im po prostu od dobrobytu. To chwila. To nam odbiło, czy im odbiło? Nam i jednym... nam, i im. Tylko to, słuchaj, to jest a nie pleć trzy po trzy. Tak. Rozumiem też mechanizm ewolucyjny, że samiec poluje i ogarnia. Widzisz, on też rozumie mechanizm ewolucyjny. No to tak. Nie to, że on po prostu pisze tak od czapy. I ogarnia przetwarzanie, a kobieta zajmuje się ogniskiem domowym. Ale we współczesnych czasach wybieram co innego. Wolę kobietę niezależną, rozwijającą się w jakiejś dziedzinie, która wybiera mnie, a ja ją. I razem tworzymy coś. No, takie wilgotne fantazje tego pana. Nie odrzucam samczych zachowań całkowicie. On nie odrzuca samczych zachowań, czyli rozumie, że musi być samcem. Ale mamy cywilizację rozwiniętą. Nie walimy się maczugami po głowie. Z niepokojem obserwowałem wiele relacji, które na sali wagi nie były równe. Za słowo równe uważam, dwukropek, satysfakcjonujące dla obu stron, co nie oznacza, że dosłownie równe. Wiem, że kobieta rodzi i ciężko mówić o równości. To jeszcze nie koniec. To jeszcze tak dwie strony. Ale nie wyobrażam sobie inwestować w kobiety, żeby ona sobie wybierała spośród pięciu jeleni. O, jakie słowa? To jest absurdalne w ogóle. Po prostu pan ma honor. Po prostu. No, on patrzy w tylko sedno. Tylko ja albo nikt. On patrzy w sedno. I wiadomo, że z pięciu jeleni pani ma wybrać jego. Nie, tam nie ma być pięciu jeleni. Zacznijmy od tego, okej? Okay? On nie jest jeleniem, zacznijmy od tego. Inwestycja to czas, emocje i pieniądze, czyli kupowanie kwiatów kobiecie, ten pan uważa za inwestycje, czas, emocje i pieniądze. Że inwestycje, że kupowanie kwiatów to nie po prostu, że ja jestem szczęśliwy z tobą i chcę, żeby ten wieczór był piękny i żeby moja kobieta się cieszyła. No dobra, ale czas to pieniądz, okej? Okay? Ja muszę zarobić na to. Dokładnie. Ty tak byś chciała to wszystko. Kwiaty, dokładnie. Nie? Dokładnie. A ty mi kwiaty nie dasz, co? A ja nie dam. Czemu ja mam ci dawać kwiaty, a ty mi nie dasz? No dokładnie. No może dlatego, że jestem dziewczyną. No wyjadaczka chyba, singielka stara. Wyjadaczka, dokładnie. Tak, jedziemy dalej. Już się zgubiłam. Tak, nie wyobrażę sobie inwestować kobiety. Tak jak napisałem, to moje uczucie i w nowoczesnym społeczeństwie zgadzam się w 25% z reprezentowanym przez pani podejściem. Jednak 25% mi przyznaje rację. Nie całkiem jestem skreślona. Ale dodam, że ja jestem człowiekiem, który nie do końca popiera kapitalizm. Kapitalizm napisany z dużej litery. Konsumpcjonizm i nadprodukcję. Wow! Ale tutaj wchodzimy w zagadnienia ekonomii i gospodarki. Widzę i rozumiem, dobra, że w tych mechanizmach, czekaj, można uzyskiwać przewagi nad innymi jednostkami, biorąc udział w wyścigu, w cudzysłowie wyścigu oczywiście, kto i jak zarobi więcej. Ale z punktu widzenia obiektywnej, poza fiducjarnym obiegiem pieniądza. Ja wiem, że to są raczej, za trudne słowa. Dla Ukrainki. Na Ukrainie nie znam takich słów. A raczej skupiając się na racjonalnym gospodarowaniu zasobami ludzkimi, energii z dużej litery, surowców i czasem, to nie zgadzam się z tym. Pewnie dlatego też inaczej patrzę na kobiety, które uwielbiają konsumować bezkrytycznie. No ale to dotyczy ogółu społeczeństwa. Nie każdy musi się interesować ekonomią. Każdy żyje w swojej bańce i często nie ma świadomości o mechanizmach, które nim kierują. Nie twierdzę, że jestem obiektywny, sprawiedliwy.
taki swoisty matriks. Ludzie przyjmują świat wokół jako jeden do jednego model obiektywny i się w nim urządzają, kierują się swoimi wartościami, które w obrębie kultur się różnią. A to jest świat narzucony. Wiem, że można w nim osiągnąć więcej lub mniej, albo skonsumować więcej lub mniej. Ale wymagam od drugiej strony przynajmniej refleksji na ten temat. Niektórzy by to nazwali dobrym sercem i empatią. Koniec. Czy pani prowadząca nie uważa się za manipulatora? Czy ja się nie uważam za manipulatora? A proszę rozwinąć myśli. Tylko nie tak, jak ten pan poprzedni rozwinął myśli. Jakby ja rozumiem, że... A jak się pisze ten? A właśnie, czytając to, pomyślałam sobie, jak się pisze słowo dusznila? Przez L czy przez L? L. Trzeba zapytać tego pana. Myślisz, że on wie? Myślę, że musi wiedzieć. To ten, mi się wydaje, że ten pan troszkę chyba przedawkował swoje leki, bo popłynął z tematem troszkę. No nie wiem, nie, a czemu myślisz o lekach? Nie, myślę, że niektórzy jakby żyją w takim świecie, uważają, no, że, kobiety kobiety są materialistkami, jeśli jakby, no jeśli... No trochę mi się przykro zrobiło. Tobie? No oczywiście. Czemu? Że plecisz czy poczy? No tak, no i też jestem wyjadaczka pewnie. No, obydwie jesteśmy. Tak. Dobra. W każdym razie, dziewczyny. Każda z was zrobi swój wniosek na temat tego postu. I ten post był napisany w odniesieniu do tego, że uważam za normalne, kiedy mężczyzna zachowuje się jak mężczyzna, kobieta jak kobieta. I nie mylimy tego genderu, tak? tych roli. Ja uważam, że one będą zawsze. I jakby, no, a ty jak uważasz? No tak, nie, ja nie mogę, bo ja plecę czy poczy. A dokładnie. No, dlatego chcemy po prostu się odnieść do tego. Ja myślę, że to jest bardzo skomplikowany komentarz dla nas. Tutaj pan się posługuje takimi pojęciami jak ekonomia, gospodarka, ekonomia z dużej litery, gospodarka i Somalia, tak, i Ukraina. A i to gdzie jest Somalia? W Polsce, tak? Nie wiem, gdzie jest Somalia. A to miasto chyba, nie? Może, nie wiem, albo region. Nie wiem, nie słyszałam. Nie wiem. No i tam na pewno na Somalii, ja myślę, że jeśli to jest biedny kraj, to mężczyźni dają kwiaty kobietom, tak? Tam nie ma kwiatów pewnie, nie? Jak nie ma kwiatów? Jak pan pisze, że tylko kobiety z biednych państw są roszczeniowe i chcą kwiaty. A kobiety z bogatych państw kwiatów nie chcą. No tak. I sami nawet kupują kwiaty i otwierają drzwi do auta mężczyznom. No tak. Nie, no ja nie wiem, nie, bo jakby... No ty mieszkałaś w Londynie ponad rok. To kto z nas wie, jak jest w tych bogatszych państwach? Nie wiem, nikt mnie nie chciał, bo plecę czy poczynę. To też prawda. Kaktusy są, no. Tak. Niestety większość mężczyzn tak uważa, że każda czeka na ich majątek i na to, jaki on przystojny, żeby go usiedlić. Dokładnie. Nie wiem, co powiedzieć. Ja proponuję, kto tam co ma. Po prostu będziemy świętować 8 marca, chociaż u nas już jest 9 chyba, tak? Ale no. W Polsce też jest już. W Polsce też? No, ale wcześniej po prostu nie było takiej możliwości z powodów tych alarmów przeciwlotniczych. Tak, dobra, kochani. A mówiąc poważnie, można pisać pytanie, odpowiemy bardzo chętnie, tak? I chcieliśmy, tam pani, która pisała, że ma zły humor, to proszę po prostu nie uciekać. Pani Tatiana, co zrobić w takiej sytuacji? Jak pogodzić dzieci już pełnoletnie? Jechałam na wycieczkę z córką i syn z nami nie chciał, bo się pokłócili i musiał jechać innym autobusem do tego samego miejsca.
Jak pogodzić dzieci? Tak. Co zrobić w takiej sytuacji? Nie, po prostu co zrobić w takiej sytuacji? Jak pogodzić dzieci już pełnoletnie, no? Myślę, że jeśli dzieci są pełnoletnie, to my nie możemy wpłynąć na ich zachowania, na ich poglądy i nie powinniśmy się wtrącać w ich sprawy. Jeśli są pełnoletnie, tak, oni sami się pogodzą. Ja myślę, że nastąpi taki czas. Dlatego, że te wszystkie kłótnie i sprzeczki w rodzinie zazwyczaj są, w ogóle nie tylko w rodzinie, tak? Zazwyczaj są spowodowane brakiem doświadczenia życiowego, tak mi się wydaje. I dzieci go mają mniej i nie są w stanie, mi się wydaje też, docenić to, co mają, że mają rodzinę, że mają zdrowych rodziców, że mają siebie i też są zdrowi. Także to przychodzi, wydaje mi się, że z wiekiem. Nie wtrącać się, nie czytać moralów i po prostu odpuścić. W ogóle jak dzieci są pełnoletnie, to wiele rzeczy warto odpuścić. No jakby to co wyrosło, to wyrosło, tak? My zrobiliśmy to, co mogliśmy, a dalej jakby nie wszystko zależy od nas. Z proszedszym Was, miłe damy. O, bardzo dziękujemy, bardzo nam miło i wzajemnie. Kobiety z bogatych nie muszą chcieć kwiatów, bo one je dostają nawet bez okazji. Aha. Witam Was, piękne kobiety, super z Wami spędzać Dzień Kobiet. Wszystkiego pięknego z tej okazji dla Was. Bardzo dziękujemy i wzajemniamy. Dla wszystkich dziewczyn, tak, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Kto nam zabroni świętować trochę dłużej, tak? Każdy dzień to Dzień Kobiet. Dokładnie. Bardzo serdecznie proszę o zapisanie, bo niestety muszę iść spać. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za obecność pani Sandry. Buziaczki, dobrej nocy, miłych snów. Spokojnie, będzie zapisany. Będzie kiedyś live o pikapie dla kobiet? Nie wiem. Szkolenie. Nie wiem, raczej może szkolenie będzie kiedyś, nie wiem. Karuzela kaktusów to modne u kobiet. Może coś o tym, jak ogarnąć 15 mężczyzn w rok i zachować reputację. I o kulkoldach, którzy na tym korzystają, to taki gorący temat. A, to jest chyba o tej porze za trudne pytanie. Dla mnie też. Ja nie wiem, o co chodzi. 15 mężczyzn w ciągu roku? Jak kobiecie, nie wiem. Jako kobiet, nie wiem, nie chcę na tym się zastanawiać. Ja na pewno nie jestem fachowcem jak 15 mężczyzn w roku. Jak grzecznie odmówić spotkania i dalszej kontynuacji znajomości z chłopakiem, który od kilku tygodni, miesięcy do mnie wypisuje: hej, co tam, bardzo cię lubię i tak dalej. Od kilku tygodni, miesięcy odpisuje? No i odmówić komunikacji. Po prostu się spytać, albo po prostu nie odpisywać, przestać odpisywać, tak? I myślę, że on się znudzi i przestanie też, nie widząc zainteresowania, to też da sobie spokój. Ale tak kulturalnie chce to pani zrobić. No ja myślę, że to jest kulturalne, nie, tak? Albo napisać, że przepraszam cię, nie mam czasu, albo spytać się, no nie wiem, jakoś... No spytać się, o co ci chodzi. Ja bym się spytała, o co ci chodzi, po co piszesz do mnie, tak? No spytałam się, niech pomyśli, że jestem niegrzeczna, chociaż co to jest niegrzecznego. Jak wybić sobie z głowy faceta, który zrobił duże bliżej i nagle się odsunął? Ja od miesiąca dezorientacja, a on siedzi na Tinderze, czuje się strasznie. Pani powinna przestać wchodzić na Tindera z celą wyłapania go, albo nie wyłapania, tak? W celu sprawdzenia, czy on siedzi na Tinderze. Przestać wchodzić na inne jego jakieś tam portale społecznościowe czy coś. I dokładnie, nie wiem, ja chyba muszę zrobić osobnego live'a albo wideo, jak obniżyć ważność byłego, tak? Albo bylej. My mówiliśmy o tym bardzo wiele razy. Oczywiście po tym, jak ktoś zrobi bardzo bliżej i my zaufamy tej osobie i ten ktoś robi nagle dalej, to boli. Ale to też daje, to jest lekcja, nauczka, szczepienie na całe życie. I to daje nam do zrozumienia, że tej osobie nie możemy ufać, ponieważ no, człowiek, który, druga strona, która robi nam dalej po zdecydowanie, po tym jak zrobił zdecydowanie bliżej, no robi to w jakimś celu. To po prostu nie myśleć, że to jest przypadek, że ja coś zrobiłam źle.
Ty słyszysz? Pójdź ty, mam. Pójdziesz po nią? Weź, możesz ona jemkę tutaj. Więc... Tak, straciłam wątek z tym hałasem. Więc zawsze warto powiedzieć, pamiętać, że jeśli ktoś zdobywał nasze zaufanie przez jakiś tam okres czasu, a później zrobił nagle bez powodu dalej, to jest to osoba nieuczciwa, nieszczera, nic dobrego tam by nie wynikło i po prostu łudziliśmy się co do tego kogoś. Więc tutaj trzeba wziąć się w garść, poblokować, iść, zrobić ze sobą porządek, iść do spa, iść na masaż, uspokoić nerwy w jakiś sposób i tak dalej. I nie myśleć, nie interesować się tą osobą. To jest trudne, ale to jest do zrobienia. To jest jedyna możliwa, jedyna słuszna opcja, tak? Dlaczego eks dzwoni z prośbą o pomoc, poradę? Możliwe, że chce wrócić do relacji, ale krępuje się, nie wie jak powiedzieć. Nie wiem, jak Państwo się rozstaliście, kto był winien i jak to wszystko wyglądało. Więc może być tak, że ona krępuje się, załóżmy, czy on krępuje się powiedzieć wprost, że chce wrócić. I ja myślę, że jest to najbardziej prawdopodobna opcja, dlatego że gdyby, kiedy my nie chcemy wracać do byłych, my nie kontaktujemy się z nimi po prostu, nawet nie prosimy ich o pomoc. Także ja myślę, że to jest taki haczyk i możliwe, że ona wie, że pan jest bardzo dobrym, wrażliwym człowiekiem, że pan nie odmówi jej pomocy i że w ten sposób można będzie jakoś... Ona chce po prostu na... Ja myślę, że ona nie chce przyznać się do błędu i chce po prostu jakby osiągnąć remis, tak? Że to nie ona przeprosiła, czy nie ona do pana wróciła, tylko po prostu takie zdarzenie okoliczności, tak? Pan jej pomógł, zaczęliście rozmawiać i tak dalej, i no wszystko się ułożyło od nowa. Co zrobić z toksyczną koleżanką, która ciągle do mnie pisze, co o mnie, a mnie obgaduje po kątach? Chodzimy do tej samej grupy na studiach. No, tak. Można spróbować, ponieważ my nie wiemy tych wszystkich szczegółów, my nie wiemy, czy ona naprawdę obgaduje nas. Może to ktoś nam powiedział, że ona nas obgaduje, tak? A dziewczyna nie obgaduje. My tego nie wiemy po prostu. Ludzie są naprawdę bardzo różni. Każdy ma swoje jakieś tam zaburzenia. Jak się to mówi, że nie ma nieuliczalnych zaburzeń, są nieuliczalne osoby. Także pani nie może wiedzieć na 100%, że koleżanka panią obgaduje. Możliwe, że to ktoś robi celowo, żeby pani pokłócić. Więc ja bym się spotkała z tą dziewczyną i spytałabym się, ale nie pisać, nie wyjaśniać tego przez SMS-y albo przez telefon. Spotkać się, spojrzeć w oczy i spytać się, słuchaj, czy mi się wydaje, czy ktoś mi, nie wiem, wprowadza w błąd, czy ty w jakiś sposób nieprzychylnie mówiłaś na mój temat za moimi plecami. I spojrzeć jej w oczy. I to, co pani zobaczy w tym, po pierwsze, to będzie niespodziewanie, nieoczekiwanie, więc to będzie zaskoczenie, więc jest ogromna szansa, olbrzymia szansa, że w jej oczach pani znajdzie odpowiedź. Przez sekundę przyleci po prostu ta prawda i pani już cokolwiek ona powie, pani będzie wiedziała, czy ona mówi prawdę, czy nie. I dopiero po tym, jeśli pani się przekona, że rzeczywiście koleżanka jest nie w porządku, co zrobić? Nic nie zrobić, nie odpowiadać, zablokować nawet, żeby nie widzieć tych jej SMS-ów i tyle. I najlepiej nic później nie wyjaśniać, nie weryfikować i tak dalej, tak? Od momentu, kiedy pani się przekona, że ta dziewczyna postępuje nie w porządku wobec pani, niczego nie wyjaśniać, nie mścić się, nie robić jej na złość, nie pokazywać, że jest pani zawiedziona czy zła. Absolutnie. Puste miejsce, grzecznie, jak ona się przywita, pani jej odpowie i tak dalej, ale po prostu nie zbliżać się z nią i nie mieć do czynienia. I tak jak mówię, że nie ma sensu coś tam wyjaśniać potem. Życie wszystko postawi na swoje miejsce. Nam bardzo często brakuje cierpliwości. Gdybyśmy mieli troszeczkę więcej cierpliwości, to dużo więcej nerwów my zaoszczędzilibyśmy sobie i dużo mniej błędów popełnilibyśmy, ale
Spokojnie. Nie ma błędów nie do naprawienia. Ja o nim nie mówię... Nie. Chwila. Facet po rozwodzie 2 lata, ma wiele zdjęć na Facebooku, całe albumy. Nadal ma zdjęcia z byłą żoną. Ja nie mam Facebooka, ja o tym nie wiedziałam. Zapytałam czemu. On mówi, że to są tylko zdjęcia. A jakie pytanie? Tak, proszę napisać pytanie. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Co pani myśli o Red Pillu? Znowu pytałam o tego Red Pilla. Cały czas o tym Red Pillu pytałam. Ja nic nie myślę o Red Pillu. Ja o nim w ogóle nie myślę. Tak, jak zagadać do koleżanki, która mi się podoba? To przecież też zależy od pana temperamentu. A może to jest pani? No, nieważne. No, zaraz będziemy uszczególniać, jakie ma znaczenie. Ktoś się spytał o koleżankę, więc przypuszczam, że pan. No, nawet okay. Jeśli pani. Nie, no, nie ma znaczenia, tak? W zależności od tego... Jestem dziewczyną, napisała właśnie. Aha. W zależności od tego, na ile pani czuje się osobą pewną siebie. I na ile pani może spytać się wprost, albo powiedzieć coś wprost, tak? Myślę, że najlepiej zawsze wyglądają sytuacje, kiedy my jesteśmy sobą i mówimy prawdę, mówimy to, co czujemy. Po prostu można zaproponować i powiedzieć, że podobasz mi się, spotkajmy się, nie wiem, cokolwiek, tak? Zawsze, ja po prostu, pani zrobi, jak pani uważa, ale uważam, że osobiście uważam, że im prościej coś robimy w życiu, tak? W relacjach, zwłaszcza z ludźmi, im jesteśmy w tym sensie, w takim pozytywnym, tak? Nie, nie wiem, prawą ręką za lewe ucho, jakieś tam rewerancje, wywiasy i tak dalej. A mówię wprost, słuchaj, podobasz mi się, chciałam się z tobą na przykład pójść do teatru albo porozmawiać, pójść na spacer, porozmawiać, ja interesuję się tym, a czym interesujesz się ty, może znajdziemy wspólne tematy i tak dalej. I powtórzę, że zwrócę uwagę może, że to nie jest wstyd wyznać komuś sympatię albo uczucie. To nie ma w tym nic, na odwrót to dobrze świadczy o człowieku, że on jest szczery i po prostu nie trzeba, jeśli my się nie spotkamy ze wzajemnością, nie należy rozpaczać i biegać dalej za tą osobą, dosłownie biegać, tak? Tak to się nazywa, to co czasami się robi. Tego robić nie wolno, tego się trzeba wstydzić, tak? Jeśli ktoś mnie odrzucił, mnie nie chce, okej, to jest jego prawo. Ja mam ulgę, że byłam sobą, powiedziałam o swojej sympatii, o swoich uczuciach, nie spotkałam się z wzajemnością, więc idę sobie dalej, tak? I to jest normalne. Najważniejsze, żeby potem na siłę nie starać się przekonać kogoś tam do siebie. Nie ma sensu i tyle. Dobra, dwie rzeczy przeczytam. Pierwsza, pan Mieczymir napisał: dobry wieczór, pomyślności wszystkim paniom z okazji wczorajszego święta. Tak. Dziękujemy. Jeszcze pan Mieczymir się pytał na ostatnim Panie rynie. Mieczymirze, ja bardzo, bardzo pana lubię i dzisiaj córce mówiłam o tym. Zawsze zauważam pana ciepłe komentarze sympatyczne na YouTube i już tak sobie pana zapamiętałam. Bardzo dziękuję serdecznie za pana nastawienie jakby do kanału. I w każdym razie chciałam pana pozdrowić. I pan Mieczymir, tak jak tak mi się wydaje, na ostatnim live pytał się, jaka jest różnica między spasiba a благодарю. Tak? Spasiba i благодарю. Spasiba to dziękuję, a благодарю to... Wyrazy wdzięczności. Благодарю. Jestem wdzięczny. Tak, jestem wdzięczny, dosłownie. Okej. Mam taki schemat, że jak z miesiąc jest spokojnie w moim związku, to zaczynam wspominać to, co zrobiłam wcześniej z dobrych chęci, a później jestem wredna, złośliwa, jakbym nie była sobą. Nie potrafię tego zmienić, co robić, nie lubię siebie takiej pomocy. Trochę nie zrozumiałam. Ja też nie do końca jeszcze raz przeczytałam. Mam taki schemat, że jak z miesiąc jest spokojnie w moim związku, to zaczynam wypominać to, co zrobiłam wcześniej, z dobrych chęci, a później jestem wredna, złośliwa, jakbym nie była sobą.
Nie potrafię tego zmienić. Co robić? Nie lubię siebie takiej pomocy. Oczywiście ja tutaj nie powiem stuprocentowo, może wypuść go na balkon. Ty jeszcze spadnie. Nie spadnie. Spadnie. No to niech spadnie, gotuj mamy dużo. Bardzo możliwe to jest jedno z takich przypuszczeń, tak, z możliwości, że pani system nerwowy, pani psychika jest zbudowana w taki sposób, że jak przez dłuższy okres czasu jest spokojnie, nic się nie dzieje, to pani brakuje tych emocji. To pani brakuje, to jest absolutnie uzasadnione i udowodnione już, że to, co miał człowiek w dzieciństwie w swojej rodzinie, on tak samo funkcjonuje dalej w swoim związku. I są osoby, które, kiedy wszystko jest okej, wypuść go. Kiedy wszystko jest okej, nie potrafią, zaczyna ich skręcać, tak? Muszą wywołać jakąś awanturę, jakąś kłótnię, muszą wymyślić pretekst, żeby wyrzucić z siebie to napięcie, ponieważ ten spokój wywołuje w nich dosłownie napięcie, ponieważ ich psychika jest wyrzeźbiona pod bardzo silne emocje, skrajne emocje i stałe emocje, że cały czas musi się coś dziać. Kiedy tak się nie dzieje, człowiek po prostu naprawdę zaczyna cierpieć i żeby wyładować to swoje napięcie, szuka dziury w całym, staje się złośliwy, czy agresywny, czy jeszcze coś, tak? To jest właśnie, to świadczy o psychice. Co z tym zrobić? No oczywiście tutaj trzeba byłoby popracować nad sobą, ale teraz na tym live to wszystko nie opowiem. Jeśli pani poogląda moje wcześniejsze wideo na kanale, to było parę takich wideo, kiedy mówiliśmy o neurotyzmie i właśnie o tym, jak buduje się nasza psychika, nasze relacje w życiu dorosłym, tak? Dlaczego nam brakuje takich emocji, tak? Niektórym osobom wręcz nie podobają się partnerzy, bardzo spokojni, którzy traktują ich z szacunkiem, którzy są stabilni, spokojni, którzy naprawdę kochają. Takie osoby im się nie podobają. Podobają się ktoś, kto robi przykre rzeczy, z powodu których oni płaczą, ale potem dochodzą do wniosku, że właśnie ich kochają. Tak? Takie osoby, którzy ich krzywdzą. Dlatego, że od momentu, i bardzo często jest w ogóle udowodnione, że ofiara kocha kata, tak? Niektóre osoby mają takie szczegóły psychiki, że właśnie kiedy zostają zranieni, u nich włącza się ten mechanizm i oni zaczynają wierzyć, że kochają tego człowieka, że ta osoba ich pociąga, że jest po prostu niesamowita i tak dalej, i tak dalej. Dopóki było wszystko okej, to oni nie bardzo się przyjmowali tą relacją. Kiedy dostali cios w splot słoneczny, tak? Kiedy zostali albo zdradzeni, albo poniżeni, albo zlekceważeni, to wtedy u nich się włącza, że o, ja go kocham, silniejszej miłości, mocniejszego uczucia w życiu nie przeżyłam, tak? I tak samo z tymi kłótniami, tak? Kiedy jest miesiąc spokoju, zaczyna nas skręcać i my musimy się po prostu pokłócić, tak? To jest właśnie to, o czym my mówimy. No, jest potrzebna po prostu praca nad sobą, zmiana swoich przyzwyczajeń, która się wiąże ze strasznym dyskomfortem, ale to wszystko się opłaca. Jeśli być wytrwałym i przeżyć ten dyskomfort, to rzeczywiście można zmienić swoją psychikę pod tym względem, tak? I nawet prawie, że można, no to też zajmuje sporo czasu, ale zmienić libido, tak? Jeśli się nad tym skupić. Że zaczynają nam się podobać po prostu inne osoby, ale to są ciężka, żmudna praca, czasochłonna, tak? I nie każdy chce ją wykonywać. To jest praca nad sobą, a praca nad sobą zawsze jest najtrudniejsza. Syn po sytuacji z tym autobusem odzywa się do mnie sporadycznie. Serce mi się kraja, jak on mamie. Co mam robić? To jest sytuacja ta z siostrą, tak? Tak. Nic nie robić, ale co ma pani robić? Syn się odzywa i zawsze, kiedy syn się odezwie, z radością
go przywitać, tak, zaprosić do siebie, tam porozmawiać, co u niego i tak dalej. Spokojnie, absolutnie spokojnie. Pani tutaj nie może nic zrobić, bo nie powinna się pani wtrącać w ich relacje. Tak, i to tym bardziej, że nic nie da. Także przestać się tym martwić i troszeczkę skupić uwagę, zmienić fokus swojej uwagi na swoje sprawy. Tak? Pani też powinna mieć własne jakieś prywatne życie, swoje sprawy i tak dalej. Trochę mniej przejmować się sprawami swoich dorosłych, pełnoletnich dzieci. Tak? Oni sobie poradzą. Stolarski Andrzej. Dwa razy pan napisał. Tak, witam kochane i Sandrusia, lepszego dnia kobiet nie mogłam sobie wyobrazić. Pozdrawiam. Pani Agatko, pozdrawiamy. Buziaki, pozdrawiamy. Co zrobić, aby przejść bariery oporu przed wydaniem dużej sumy na przyjemności? Gdzie wiem, że... Że to luksus bezsensowny, ale bardzo przyjemny. Kot fajny, domaga się uwagi, tak? Też zależy, musiałabym zadać pani pytanie, jak często pani pozwala sobie na przyjemności? Ja nie wiem, po prostu nie znam panią. Jeśli pani po prostu przez cały czas wydaje dużo środków na przyjemności, to tu trzeba się zastanowić, tak? To jest też forma neurotyzmu. Co się dzieje, tak? Co powoduje, żeby pani w ten sposób coś tam łagodziła albo zagrywała jakąś dziurę w sobie. Ale jeśli pani nie jest podatna do trwonienia pieniędzy na przyjemności bez przerwy, to tutaj na odwrót warto się zastanowić i pomyśleć o tym, że jeśli to sprawia pani przyjemność, to zasługuje pani na to, żeby pozwolić sobie na to. Dlatego, że też nie jest zdrowa sytuacja, kiedy na przykład siostra mojej babci, moja babcia umarła, kiedy moja mama miała 8 lat, ja jej nie poznałam, ale ja poznałam jej siostrę, która przeżyła długie życie, do 90 paru lat. I siostra mojej babci żyła bardzo skromnie, nie miała męża ani dzieci i żyła bardzo oszczędnie, bardzo oszczędnie. Nie dlatego, że nie mogła sobie pozwolić, mogła sobie pozwolić praktycznie na wszystko, ponieważ była szefem kuchni w przedszkolu, tam miała jedzenie, rodziny nie miała, wydawać na co nie miała, zbudowała sobie dom i tam sad był i tak dalej, ale żyła bardzo skromnie. Nawet kiedyś moje dziecko kupił jej lody i ona się zachwycała. Boże, jakie dobre rzeczy ludzie jedzą. Ona nigdy sobie nie kupiła lodów. Nie dlatego, że nie mogła ich kupić. Mogła oczywiście. Ale no, według niej to był zbędny wydatek. I ona w szafie trzymała ubrania. Bardzo piękne, bardzo drogie. I pokazała mi je i powiedziała, że... Ja mówię, a czemu babci nie chodzi w nich? Bo chodziła bardzo skromnie ubrana. Ona mówi, że to na mój pogrzeb. W tym mnie pochowacie. W ładnych, drogich butach, w ładnym ubraniu, tak? I czyli, no to jest też chyba taka mentalność ludzi, tak? Że ja często spotykałam to u starszych osób, że to, co najlepsze, to będzie na pogrzeb, tak? Ja kiedyś dałam w prezencie takie porcelanowe, piękne filiżaneczki moim teściom na jakąś tam rocznicę i oni z nich nie korzystali i po ich śmierci zobaczyłam w ich pokoju nierozpakowane te filiżaneczki, tak? To jest takie może starsze pokolenie, które było wychowane, że trzeba oszczędzać i tak dalej, że kiedyś tam będę mogła sobie pozwolić zrobić coś przyjemnego dla siebie, tak? Że na pogrzeb, i ja tego nie rozumiem, dlaczego na pogrzeb my zostawiamy najlepsze, piękne ubrania, drogie buty, a teraz, kiedy żyjemy, musimy chodzić w lachmanach. No ja przesadzam, oczywiście, że nie w lachmanach, ale nie rozumiem, dlaczego kiedyś tam będzie dobrze, tak? Tak jak przy komunizmie. Świetlana przyszłość po prostu przed nami. Teraz musimy zaciągnąć pas. Także ja nie jestem stronniczką takiej teorii. Ja uważam, że jeśli pani chce wydać kupę pieniędzy na jakąś przyjemność dla siebie, to proszę zrobić sobie taki prezent.
nic nie mogę więcej powiedzieć, po prostu zrobić to i tyle. Jeśli, ja rozumiem, ja zakładam, że to nie jest to, że pani ma, nie wiem, tam poholizm czy jakieś inne kompulsywne zachowanie, tak? Proszę zrobić sobie ten, tą drogą przyjemność, a dla kogo pani miałaby ją zrobić? Jeśli ma pani jeszcze jakieś bliskie osoby, które pani bardzo kocha, to na pewno pani to weźmie pod uwagę coś i na pewno pani robi dla nich dobre rzeczy, więc proszę siebie potraktować nie gorzej niż osoby, które pani kocha, które są pani bliskie, tak? I też o siebie zadbać. Ja jestem po prostu za. Привет из России с прошедшим вас праздником. Приветули, приветули. Ну, поздравляем, хотела поведеть, да? Очень приятно. Мы на Украине находимся сейчас. Но по сарану с Россией, да? Ага. Так. Фарбова на блондина, дай глаз жидово. Это ты жидова, чи я? Я. Ти? Я. Так, ну це можна повідати. Не са, нема невилічених забужень, невилічені здажаємося тільки особи. І якби мусимо мати вирозуміло. Ні, ну але такі коментарі пишуть 12-латкові, хто ж просто входять в місце. Ну я завжди вім, що то сам діти, що то я ще розумію, якби мені назвали жидувом. Мені ціле життя визивали жидувом. Ale żeby ciebie... Patrz, ja jestem żydowa, a pani w okularach jest piękna. A pani w okularach jest piękna, napisali... Farbowana blondyna. A ty farbowana blondyna. Tak, taka farbowana. Zatkało jest. Kakao. No. Mam 30 lat. A pani w okularach jest piękna i mam, proszę. Mam 30 lat żydową, na pewno. No, pewnie 13. Aha. Najśmieszniejsze jest to, że ja kiedyś się spotykałam z chłopakiem, bardzo dawno, dawno temu, który był Żydem. I on nie wyglądał jak przedstawiciel tej narodowości. On miał niemieckie oczy, bardzo regularne, poprawne rysy twarzy. Był prawie 2 metry wzrostu, grał koszykówkę. I jakby spotkali nas razem, to na pytanie, kto jest Żydem, powiedzieliby prędzej, że ja. A ja w ogóle nikogo w rodzinie nie mam z tej narodowości. No i po prostu tak bywa w życiu, tak? Że no. Maksim był Żydem, w ogóle nie wyglądał, natomiast no... Ale żeby Sandrę nazwać W ogóle dla mnie to jest abstrakcja. No. Nie, ja wyglądam jak Żydówa, jak mam takie okulary jak ta... powiedz mi, Irina Hakamada. No teraz niby nie wyglądam jak Żydówa. No, najwyraźniej ja tak, to nie. No tak. Ja jestem wyjadaczka, a ty żydówa, która plecie czy po czy. Tak, pani, która pyta o splot słoneczny, polecam Google. No dokładnie. Bardzo dziękuję pani Sabino za pomoc, bo czasami... Super jesteście, niesamowity duet. Dziękujemy. Stara wyjadaczka tak. I młoda żydówka. Nie, ty żydówa, ja nie. No tak, bo żydówa no. Co plecie trzy po trzy. Dokładnie. Stop hate. O Jezu, ludzie, nie przejmujcie się hejtem. To jest... Słuchajcie, jeżeli nawet Nawalny był hejtowany, przy okazji, mogę powiedzieć parę zdań o Nawalnym? No. Ktoś tam pisał komentarze nieprzychylne na temat Nawalnego u mnie na kanale. Ja bardzo proszę tą osobę tego nie pisać. Inaczej będę musiała zablokować tą panią. I ja nie chcę w ogóle dyskutować na ten temat, tak? Ja po prostu proponuję osobie, która pisze brzydkie rzeczy o Nawalnym, wyobrazić sobie, czy ona dałaby radę zrobić to, co zrobił ten człowiek. Oddać życie za innych ludzi. Ktoś mi też zarzucał, że to wcale nie jest biblijna historia, biblijna, ponieważ Jezus zmartwychwstał. No więc tym bardziej to jest biblijna historia, dlatego że pan Nawalny też zmartwychwstał 3 lata temu, kiedy był zatruty nowiczką, taką trucizną, którą zatruci były bardzo wiele osób.
w Rosji i za jej granicami, i w Londynie, i Skripali, i tak dalej, i Litwinienka, i jeszcze dużo więcej innych osób. Навальний був затрутий тим трутизмом, і самоліт, в якому він летів, мусив виландувати. На щастя, пілоти під'їли швидко децизію, і то врятувало йому життя. Хоча ж, коли хотіли виландувати, льотниско не давало згоди на ландування, мовили, що льотниско є заміноване. Мимо то, пілоти під'їли то ризико і виландували. Дякі тому врятували життя Навальному, а пізніше німці Ангела Меркель між ними забрала Навального до себе і поставили його на ноги в чогу 3 тижні, під час яких Навальний був в шпіончці. Також абсолютно вважаю, що Навальний з мертвих встав, он уж был там где-то по той другой стороне, и очень мало особ пережило скутки затрутия том трутизном новичок. Więc tutaj jakby ten i jeszcze mniej osób po takim zatruciu od razu by wróciła do Rosji, mimo że Angela Merkel proponowała Navalnemu пеньонзи, побит в Німчих, замішкання в Німчих, там була його родина в час. І Франція так само, президент Франції пропонував зостати в Франції, бенді мав працю, бенді мав пеньонзи, його родина бенді мала все добре. І мимо то, пан Навальний вручив до Росії і відділ, що зостане арештований. І повідділ своїм виборцям і денервує ще кіде мові на той темат, що я вас ніколи не зоставлю, можете мені зауфати, я вас ніколи не пожуцю. І він дочимав слова до кінця. І пан Навальний тільки останнє здання зачинав від звиклого блогера, він проводив блог, який писав кедись о політиці, і пізні зачав скуповувати акції Газпрому, тих всіх дужих фірм, панствових, так, дуже, і дякі то дозволяло йому на прийження їх документації. І те всі ошуства він виявляв і виміняв на своєму блогу. Пізніше зробив канал на Ютуб, де мовив о корупції і о тим, чого ще довідував при помоці своїх помічників. Люди вплацали йому пеньонзи, для того, що йому уфали. Попросту уфали йому, що він мовить правду, що він, ну, що, ну, що він є учтивим чоловіком, попросту. Для того, очевидно, жонт російський почав з ним вальчити. І, ну і тілі, можна дуже о тим мовити, і я дуже прошу в кожному разі не неговати. Ага, і ще хтось там написав, що Навальний мав не можна повідати, що мав низькожительну прошлость. Ну, по-перше, Навальний ще змінив, і якщо ще не змінив, буду в то ноги шмерзом. Кожен з нас ще змінив, і не вім, хто в огулі може повідати особі, що мав низькожительну прошлость. Чи та особа, яка так написала у Навальним, мала низькожительну прошлость. Дуже можливе. Я, наприклад, не мав низькожительної ані прошлості, ані теражнішості. Я не можу особі повідати, що я там низькожительна. Але бо я там адекватним чоловіком, так? І найважніше є в тій цілій історії, щоб люди, які хейтують Навального, зрозуміли, що той чоловік зробив не тільки дуже для росіян, він зробив для цілої людськості дуже дуже. Для того, що він єдиний вальчив учтиві, вальчив і положив своє життя учтиві на вальки з Путіним. А Путін є в стані знищити не тільки Росію, тільки цілу планету. Він має бронь ядрову. І то, направду, хорий чоловік. І Навальний попросту вальчило кожного з нас. І тилі в тим тематі, і я попросту буду блокувати, якщо хтось буде писав глупоти на темат того попросту святого чоловіка і тилі. Прошу ще не приймувати глупими коментарями, шкода нервів. Єсте ще чудовний, спаняло. Дуже дякую, пані Міка. I tam jeszcze pani Katarzyna napisała: Sandro, uśmiechnij się, nie przejmuj się tymi hejtem ludzi zakompleksionych, zazdroszczą ci. Ja się nie uśmiecham, bo jestem śpiąca. Ja też już trochę jestem. Ale nie przejmuję się. Nie wiem, dlaczego dziewczyny się
na mnie patrzą. Marcin. A to jakieś też dziecko. Bo nie jest pan bardzo przystojny, dlatego nie mogą sobie tego odmówić. Jak poznać różnicę między normalnym facetem, któremu po prostu się podobamy, ale jest nieśmiały, onieśmielony i nie zagaduje z tego powodu, a psychopata narcem, który w ten sposób chce w nas coś osiągnąć? Jak poznać różnicę, jeśli jest nieśmiały? Po prostu dać sobie spokój. Jeśli jest nieśmiały, to jego problem. No nie, dalej będzie nieśmiały. Ja myślę, że mężczyzna, któremu się naprawdę bardzo podoba kobieta, nawet jeśli jest super nieśmiały, on w swój sposób bardzo nieśmiały, da rady dać jej znać o tym, że ona mu się podoba. Będzie to bardzo, może nieśmiałe, ale na pewno nie zostanie to ukryte na całe życie przed panią. Więc nawet nieśmiały człowiek w sposób bardzo subtelny na pewno będzie chciał pani o tym dać znać. Natomiast jeśli ktoś udaje nieśmiałego, to może mu to widać, kiedy ktoś jest, po prostu przeanalizować, tak, ile on ma lat, tak? Jeśli on ma ponad 30 lat, no to halo, tak? On nie może być nieśmiały. Co on całe życie przeżył w takiej nieśmiałości, on nie ma 15 lat. Jaki ma zawód? Przeanalizować to. Bardzo dużo rzeczywiście narców udają nieśmiałych po to, żeby sprowokować dziewczynę, żeby ona zrobiła pierwszy krok. I od tego później będzie zależała cała relacja, tak, że no, to ty przecież chciałeś, tak? Więc po prostu nie zwracać uwagi na ktoś, kto jest według pani nieśmiały, ale w jakiś sposób pani się domyśla, że pani się podoba, tak? Czyli daje tam jakieś drgnięcie w pani kierunku. Ja bym się nie przyjmowała w ogóle. Jest nieśmiały, no to trudno, to niesądzone. A jeszcze jest taka sytuacja, ostatnio konsultowałam panią, opowiem ten przypadek. Jej znajomy jest bardzo miły dla niej, zawsze ma dla niej czas, zawsze z nią rozmawia, zawsze się z nią spotka, chętnie chodzi na spacery i tak dalej, i tak dalej. I on doprowadził do tego, że ona się w nim zakochała, ale on nie posuwa się dalej, tak? Co mam na myśli? Normalny mężczyzna, któremu kobieta się podoba, stara się rozwinąć tą relację i dąży do bliskości, że tak powiem. I to jest normalne, to jest przynajmniej naturalne. I to jest normalne dla mężczyzny, tak? Natomiast jeśli ktoś przez kilka miesięcy otacza ciebie takim zainteresowaniem, taką uwagą i po prostu no, trzeba zdawać sobie sprawę, że ktoś tobie robi wody z mózgu i robi to w jakimś celu. I często tak bywa. Robi to po to, żeby ciebie w sobie rozkochać. I ja kiedyś spytałam się jednego pikapera, mówię, że ale po co oni to robią? Po co, jeśli ktoś ode mnie coś chce, nie może mnie o to poprosić? Ja przecież pomogę. On mówi, ty nie rozumiesz. Kobieta zakochana to jest co innego. Oprócz podniesienia samooceny, to kobieta zrobi wszystko i nie trzeba będzie ją prosić. Ona sama przyjdzie i sama ci wszystko da. I jeszcze poprosi, żebyś ty to przyjął. Więc proszę uważać na takich, co są nieśmiali, co po prostu zawsze mają dużo czasu dla nas i dużo uwagi i naprawdę są na każde nasze tam, nie wiem, i zawołanie, i sami bez zawołania chcą z nami spędzać czas, ale jest to niespójne, tak? Jest to trochę dziwne, na przykład jest tak, jak pisała pani na poprzednim live, że przez 2 lata pisze z mężczyzną i się nie spotykają. Halo. Albo ten mężczyzna jest nierobem, nie ma pracy, nie zarabia. No normalny człowiek, po prostu normalny mężczyzna, zwłaszcza on nie ma czasu na pisanie przez 2 lata. Bo to, no jakby, no po co, w jakim celu, tak? Też jakiś oszust, albo jakiś zaburzony, albo kurczę. Także jest tych mnóstwo i trzeba uważać i trzeba zawsze nauczyć się rozpoznawać takich ludzi. Tak? I jeśli co, to pytać się wprost, czy mi się wydaje, czy pan próbuje mnie poderwać, tak? I tak dalej. Manipulanci bardzo często dają takie sygnały, że można je odebrać za to, że my się podobamy, ale że człowiek jest bardzo nieśmiały. I ja bym nie dałabym się na to nabrać i nie polecam.
niech po prostu powie normalnie, po polsku, językiem, po polsku, tak, że on coś chce. Jeśli nic nie mówię, to do widzenia. Пока душнило. Chłopak nie chce chodzić na pizzę czy nawet zwykłą kawę. Mówi, że nie lubi i że to za drogo. Czy to oznaka skąpstwa? Ma 19 lat. Ma 19 lat, no może. To znaczy, to jest młody chłopak, jemu brakuje pieniędzy i to jest normalne, jakby ten... W tym wieku tak. To w tym wieku, ja myślę, 19 lat tak. Chociaż on też może zarobić w jakiś sposób pieniądze, czytając korepetycje, czy tam cokolwiek robiąc, tak, żeby od czasu do czasu sprawić jakąś przyjemność swojej dziewczynie. Ja rozumiem, dziewczynie. Że to nie jest tam codziennie na przykład. Nie, nie codziennie oczywiście. No ale raz w tygodniu tam chociażby na kawę wyjść, jaki to jest wydatek, nie? Jak na przykład nic nie robi, w ogóle nie pracuje, nie ma pieniędzy, no to troszkę dziwne jest. Mając 19 lat, to troszkę jest dziwne. Dzwonię do niego z płaczem w nocy. Olał mnie, powiedział, że dziecko śpi, czy dobrze zrobiłam, że go zablokowałam. Dzwonię do niego z płaczem w nocy, olał mnie i powiedział, że dziecko śpi, czy dobrze zrobiłam, że go zablokowałam. Ej, no nie. No tak, i zapomnieć w ogóle, jak pisze się jego imię. W ogóle, oczywiście, jeśli że pani bardzo dzwoni dobrze. Do niego z płaczem w nocy i on panią olewa, no to halo, kimkolwiek on jest. Po co pani ktoś taki? Nie ważne, czy dziecko śpi, czy babcia umiera, nie ma znaczenia, tak? Jeśli mnie ktoś blokuje, kto wie, że ja płaczę, no, czyli ja jakby nie uświadamia mi moją ważność dla niego, no, to jakby nie ma sensu. Strasznie to smutne. A ktoś tam napisał, czy mogę umówi się pani ze mną? A tak. Do kogo to? Ciekawe jestem. No raczej do ciebie. Ja raczej do ciebie chyba. To, że napisali? Nie, napisali, to, że ja jestem starsza pani i wyjadaczka. No a ja farbowana blondyna, żydówka i co? To już się już gubimy. Ja już się gubię, ale tam było jedno takie pytanie, chwila. Czy pojawiająca się chęć zerwania długoletnich relacji z koleżankami jest normalna? Oczywiście, że tak. Skąd to się absolutnie bierze, normalne, absolutnie normalne. Dlaczego pani podważa swoje jakby chęci? Nie ma pani... To się skądś bierze, dobrze powiedziałaś, wiesz? I to jest, co to znaczy nienormalne? Kto powiedział? Partia powiedziała, że nie. Jak wiele razy lat się przyjaźnicie, nie ma pani prawa zerwać te relacje. Czy to jest jasne? Proszę dbać o nie i nawet jak pani nie chce, umawiać się z tymi koleżankami. Nie interesuje mnie to, że pani nie chce. Oczywiście, że jest normalne. Jak i gdzie poznawać chłopaków? Często się na mnie patrzą, uśmiecham się do nich, ale oni nie podchodzą. No to ty raczej, o chłopakach to ty. No ja nie wiem. Co to znaczy, no ja nie wiem. No gdzie ty poznajesz chłopaków? No, na Tinderze. No nie no. Na Tinderze. Na Tinderze i w prawdziwym życiu. No i jak się pani uśmiecha do nich i oni nie robią ruchu, to znaczy, że po prostu nie podoba się pani im na tyle. Nie, a to może są nieudacznikami, nieśmiałymi, z niskim poczuciem własnej wartości, no to tak, nie, no że to są onieśmieleni. No to jest praca dla nich. Oczywiście, po prostu muszą pracować to nad sobą. Drogą. No i tyle. Pani Tatiana na randce by przemieliła mężczyznę jak przez maszynę do mięsa. Tak. Ja? Nie. Pani Tatiano, to może jako starsza pani wyjadaczka, a ja druga, spotkamy się w końcu na kawie w Wawie. Zapraszam. O, to z przyjemnością. Jak tylko wrócę do Polski, to jak najbardziej. Ja Warszawę uwielbiam. Boże, jak mi się podoba Warszawa. Warszawa i Wrocław. Mnie brali za Rosjankę, a jestem Polką z korzeniami żydowskimi. No widzi pani. Cały czas, kurczę, ten, chybione. No, a nas biorą za Żydówek. Ciebie. Nie, ciebie. Mnie nie. Dokładnie. Nie. Dokładnie. Z farbowanymi włosami. Ale tak, w ogóle. Pierwszy raz w ogóle się z takim... A ja się cieszę. Dobrze, dobrze ci tak. Bo sam nie się śmiałaś. Nie wiem. Tak, pani Tatiana, na randce... Przeczytałam, tak. Tak. Często słyszę, że bardzo onieśmielam innych, dlatego nie podchodzili na przykład. No to znaczy, że jest pani po prostu przebojowa i musi pani znaleźć sobie jakiegoś faceta, który po prostu będzie no, taki jak facet, nie? A dokładnie, nie będzie się bał. A nie jakiś taki o. Na odwrót, to fajnie, to już pani eliminuje tych słabych. A pani Monika się pyta, co tu się dzieje? Nie wiem.
Pani Tatiana, co jeśli mężczyzna robi bliżej, dalej mówi, że to, że ja przesadzam? No pani ma własną głowę, pani ma oprócz tego intuicję i może pani sama powiedzieć, czy pani przesadza, czy to rzeczywiście próbuje panią manipulować i robi pani bliżej, dalej. No i to jest takie bardzo niefajne, tak? Pani Tatiano, umówi się pani ze mną na randkę? Ojeju, aż za nim mówiłam. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Na randce pewnie nigdy nie byłaś. Ja? No. No, ja nie byłam na randce, tak. Nie wiem, kto to pisze w ogóle. Trudno mi się umówić z kilkoma literami na ekranie monitoru. Tak, dziękuję. Pani Alicjo, też dziękujemy. Nie ma wiatru, płot się chwieje. Dokładnie. Czy impulsywność to zła cecha? Dlaczego? Nie. Impulsywność świadczy o szczerości, przynajmniej. Podli ludzie nie są impulsywni, są psychopaci na przykład, tak? Oni nie są impulsywni. Przykład Putin. Typowy przykład psychopaty. Ja nie mówię teraz, żeby go obrazić, ja stwierdzam fakt. Człowiek spokojny, nieimpulsywny, bardzo opanowany, bardzo logicznie mówiący i myślący, tak? A impulsywni ludzie po prostu to są osoby szczere. Dziewczyny kochane, jesteście cudowne, uwielbiam was. Dziękuję, że zamiast spędzać czas razem robicie te nagrania dla nas za darmo. Bardzo doceniam, dużo miłości, wysyłam super team z was. To na stałe? Na stałe ten team? Nie, to ja już znikam. To ostatni live na razie. To ostatni live, tak, bo jutro Sandra wraca do Polski, ja jeszcze zostanę. Tak, dobrze, kochani. Dużo niestety takich słabych, a mało tych przebojowych, a jak są to zajęci. No to prawda. Święte miejsce puste nie bywa. To co, kochani, będziemy się żegnać, to co, idziemy spać? No, do wyra. No, bardzo dziękujemy. Tu Szoniek siedzi. Szonik, Marsik. No, życzymy dobrej nocy państwu. Gdzie jest Szonik? I Szonik. Proszę, tylko nie ostatni. Nie ostatni live ze mną, ale nie ostatni live z panią Tatianą. Tak, tak. Jutro Sandra. Pani Tatiano, moja córka 25 lat pisze z Amerykaninem całe lata i spotykają się tylko raz w roku na miesiąc na wakacje. Ona jest bardzo wrażliwa, delikatna, a jak jej wytłumaczyć, że to bez sensu? A ile córka ma lat? 25. 25? Może pani spytać ją, czy chcesz wiedzieć, co myślę i powiedzieć jakoś delikatnie swoje zdanie. Ale nie narzucać i nie przekonywać tym bardziej. Nie przekona pani. Nikt się nie uczy na cudzych błędach, tak? Nie przekona. Po prostu cierpliwie być obok i pomóc jej w razie czego, tak? Jeśli ktoś ją zrani. I tyle. Spokojnie. Też musi przejść swoje i zdobyć jakieś doświadczenie życiowe. A pani będzie obok, więc ona ma ogromne szczęście, że ma panią, tak? Że nie jest sama. Dobra, kochani, my dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dziękuję. Tak? Co na mnie patrzy? Ja dziękuję. Pana, no, dajcie do zrozumienia, że podziękować ci warto, że wypada, nie? No dziękujemy. No, dziękujemy wszyscy. Idziemy spać. Państwu życzymy miłych snów. Przyjemnych, kolorowych i miłej nocy. I samych dobrych osób dookoła. Tak, dziękujemy tak, bardzo. Dziękujemy. Buziaczki, kochani. Do zobaczenia. Pa. I wesołych? Tak, może. Nie. Szczęśliwego dnia kobiet. Szczęśliwego. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dobra, tak. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Już nie funkcjonujemy. Tak. No. Buziaki, pa. Buziaki, pa. Tum, tum, tum i tum.